Śmaldziska, tutaj Frer, a to będzie 40. część Zagrajmy w Gothic 3 z Miecz Bogów edycja rozszerzona. W poprzedniej części zajęliśmy się podnoszeniem kamieni młyńskich i tym oto sposobem zwiększaliśmy siłę. Kupiliśmy też oto nowy miecz. I ten miecz się nazywa, już muszę sprawdzić, bo nie pamiętam jak się nazywa mój miecz. Mój miecz się nazywa Serce Zimna, jest błogosławiony, zadaje 180 obrażeń. Tak, jest to bardzo dobry mieczyk. Mi się wydaje, że już to jest najlepszy mieczyk, jaki można mieć w grze. No i w tej części zajmiemy się polowaniem, raczej likwidacją obozu orków. Dlaczego to robię? Dlatego, że nie lubię orków. Dlatego, że znam już chytre plany Tursa. Może wy nie znacie. Ale są takie plany, że po prostu przywołać wielką, ogromną bestię. Jak to czasami Saturas mówił w swoich tam, można powiedzieć, w Gothicu 2 na rynku. I on chce właśnie Torustę wezwać taką potężną bestię, pełną nienawiści i takie inne. Po prostu złą bestię, która będzie chciała zabić wszystkich i zawładnąć światem. I my pokrzyżujemy mu te plany później, ale żeby mu jeszcze bardziej dowalić, zniszczymy ten oto tutaj obóz, czyli siłę, raczej trzon natarcia tutaj. Tak, no i dobra. Ja sobie poszczerzam z orkowego rozpruwacza, jak widać sama nazwa mówi za siebie, że orkom to zadłużenie wróży i ten łuk daje bonus dodatkowy tutaj taki, że mam większe, zadaje większe obrażenia orkom. Tak. No i dobra, pamiętam jak tutaj zlikwidowałem ten obóz, dostawałem tutaj PD i pisał, że zadanie wykonane, tam reputacja jakichś gońców czy coś tam. Dobra. Okej. Pięknie dostał. No i co trzeba będzie tutaj zrobić? Ja bym go po pierwsze zamroził. Tak. I żeby wszyscy to zobaczyli, zabiję go. Dajmy go zabić choć. Wiesz, byłoby fajnie go zabić. Bo chciałbym tutaj zabić kilku orków, żeby byli na mnie wrogo nastawieni, a tutaj się bawić w ich dobijanie ludziska. Od razu ubić wszystkich bez problemu. I kolego. Pięknie. Ty się żegnasz z życiem. Ty też. Papa. Z głowy. Zbieramy z nich ekwipunek, tak. No dobra. No, trochę kasy ma. Nawet trochę jest tego, tak. Dobra. Wojownik tutaj jest, dobra. Więc zajmijmy się nim, tak. Nad głową mu przyleciała, nawet się nie zorientował. No, padniesz szybko, tak. Papa, kolego. Uwielbiam to w łuku to, że szybko się z niego strzela. Zadaje też dosyć dużą ilość obrażeń, jest bardzo dużo łuków, ale to, że po prostu nie cackamy się w dobijanie tutaj postaci, po prostu strzelamy i jak już będzie miał mało HP i go dobijemy, to już nie wstanie i tyle. Bo co? Ty się zatrzymaj, muszę wcelować. W tą twoją przebrzydłą mordę, kosar, tak? Dobra. Fak, zniknął za namiotem. A ja wejdę sobie tutaj na namiot. Ten dededen, sweluchy. Tak. O kurde. Welony. Ma tutaj. No, raczej tu jest szaman, o to mi chodzi. Tak. No. Podchodzę. I już kolego nie żyje w zasadzie. Tak. Dobra. Oni są wszyscy już teraz na mnie obrażeni. I to bardzo. Chcą mnie, no, bardzo i to bardzo zniszczyć, tak? Prawdopodobnie za to, że ich zabiłem, że zabiłem jednego z ich kolegów. Dobra, a teraz automat. Tak, dla zasady. Pięknie. Leżą wszyscy z głowy. Teraz weźmy tutaj rzeczy, które mają. Oni zawsze mają te korzenie lecznicze. Nie wiem, czy oni tak bardzo przepadają za nimi, że je jedzą co chwilę, czy tak się leczą, czy nie wiem. Wylanej tak mam. Na razie już wezmę sobie miksturkę, tak? I wezmę, przywołam błyskawice na tych cweli, tak? Dobra.
Siup. Tak. New. I macie. Oj, będzie ciekawie, tak. Ja bym miał taki pomysł, żeby sobie naładować manę. Tak. No i przywołać czar zamrożenie i fala płomieni. To będzie dobry motyw. Po pierwsze bym zamroził was. Jeżeli byście się dali rzecz jasna zamrozić, tak. Fakt, nie dadzą. Nie. Nie dadzą tutaj mi takiej możliwości, żebym ich zamroził, bo są kusznicy. Fak. Ja pierdzielę. O, dobra, ciebie dobiję. Pięknie, dobra. Wszyscy widzieli zabójstwo, wszyscy są wkurzeni i wszyscy... No, wszyscy chcą mnie zabić. Też się cieszę. Dobra. Okej, okay, bierzmy tutaj mikstureczkę. I ładnie. Okej, okay, tutaj żebyśmy nie weszli na te namioty, raczej się na nich nie zaklinowali, na korzeniach różnych. Tutaj. Tak. Proszę bardzo, kolego, zrywaj. Pięknie dwóch poleciało. A nie, jeden poleciał, a drugi raczej przywaliłem tak mocno, że przewrócił się, tak. Uuuu, 6, naprawdę niezła. Tak. A ten, tak, lubi tańczyć, naprawdę lubi tańczyć. No, jak prawie jak Elvis Presley, tylko że on nie idzie do tyłu, on wiruje, tak, wokół własnej osi. Fuck the system po prostu. No, nieźle, nieźle. Powiadasz? Papa? To ja cię zabiłem, tak? Naprawdę, jednak to trzeba, tego gotika trzeba połatać. Tak, what the fuck. Magia, magia. Proszę bardzo. Umarł. A co innego? Zbierzmy tutaj te rzeczy i kontynuujmy, może być zabijanie orków w obozie. Miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie takich, można powiedzieć, cudownych bugów, tak? No dobra. Okej. Okay. Proszę bardzo, ziel pancerza. No, do wytrzymałości będzie więcej. Weźmy sobie tutaj miksturkę do życia. Co jeszcze tutaj weźmiemy? Miksturkę many. Zjemy to ziele pancerza, żeby mieć większą wytrzymałość, tak? I proszę bardzo. I idziemy teraz przeszukać też przywódcę. Sorki za szum. Tak. Dobra. Coś ciekawego. O, coś miał jednak ciekawego i był taki troszeczkę bogatszy. Burżuj. Tak, no w końcu przywódca. No dobra. Elitarny cfel wojownik. Musimy go zniszczyć. Dobra. Skuszy? Słabo. Ja tam kurde, można powiedzieć. Łuk kontra kusza, to jest przegrana pozycja, tak? Dobra. Nawet jak są dwie, nie trafią, bo się przemieszczam. Może trafią, a może nie? A może tak, a może nie? Nie wiem. Wiem, że ich zabiję. Dobra. No i ładnie idzie. Nawet nie może... No raczej trafić nie może, ale czasami też tak strzelam szybko, że nie załaduje bełta. Tak. I nie wystrzeli w ogóle. Dobra, kolego. Z głowy. No i idziemy zebrać ekwipunek. Orkowie zabici, ładnie. Tak. O, trochę mieli. Tak. Tutaj w tych chatkach w ogóle nic nie ma ich. Nie, do ogniska nie chcę iść. Chcę przeszukać tego orka i zabrać mu jego kuszę. Tak, raczej mu się nie przyda. O, i tutaj mam taki motyw, że jak ich zabijamy, dostajemy strzały. To jest też dobry motyw, tak. Dobra, chodź, kolego. Okej. Okay. Nie, nie zatrzymam się. To raczej ty się zatrzymasz pod wpływem moich strzał. Dobra, kolego.
I siup. No, jakoś tak trudniej poszło. Raczej dłużej. Trudniej nie. Dostałem tylko dwa razy, więc nic się wielkiego nie stało, tak? No dobra. Zapiszmy. No i kontynuujmy zabijanie orków, tak? No jak to zrobimy, zajmiemy już się Oszem, ale jeszcze w tej części trochę dociągnę z takiego motywu, żebym próbował się nauczyć myśliwego. Byłbym ciekawy, ile trzeba tutaj, jakich zdolności tutaj trzeba, żeby się nauczyć myśliwego, tak? Mi się wydaje, że nawet nie możemy tego się nauczyć od Borysa, byśmy musieli pójść. Nie chcę mi się tam iść. Nie wiem, może wbiję to na ostrzenie ostrzy ten PD? Nie wiem. Dobra. Chodź w Cwelu, tak? Pamiętam, że tu byłeś. I niestety to będzie dla ciebie dosyć złe spotkanie. Dobra. Niby długo nie potrwa, no zobaczymy, zobaczymy. Może, no raczej ja wygram, tak mi się wydaje. On się patrzy na mnie w ogóle. O, teraz zaczął ładować. Dobra. Muszę tutaj skorygować ten cel. Raczej celownik. On jest, kurde, dosyć widoczny. Muszę powiedzieć w dzień. Za bardzo. Dobra, dostał. Nie powalczy sobie. Tak czasem jak tutaj się bugują, to szkoda gadać. Myślałem, że nie ma nic. A nawet bym się zdziwił. Taka bieda po prostu. Masowa bieda. Tak, o, elitarny wojo. A nie, mam chytry pomysł, tak. To bardzo chytry pomysł. Zrobić taki chytry pomysł, że ja bym dał pod o szóstkę to, a użył. Nie, ja bym dał to pod szóstkę, a użył tego. Dobra. Musimy być szybcy i zwinni, tak. Dobra. I miejmy nadzieję, że nam starczy tyle many. Nie starczy nam tyle many. Dobra. Tak krótko to działa? No nie. Jeszcze tak mało damage'a. Bullshit. Bullshit. Jeden, kurde, walony. Tak. Dobra, wiecie co? Pójdźmy tam dalej, żebyśmy nie ściągnęli na siebie już całego obozu. Tak. Byłoby dobre. Byłoby dobrze takim motywem to zrobić. Dobra. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nie, teraz już nie rzucę tego czaru, a to szkoda. Tak. O kurde, to już jest słabo, naprawdę. Teraz jest akcja słaba, bo dostajemy tak, że szkoda gadać. No. Dobra. I jeszcze tutaj dwie. Nie wiem, starczy mi na następny level? Nie wiem, ile dostanę w expa za zabicie tych orków. Tak. Ło, damage idzie tak, że szkoda gadać. Tak. Dobra. I błagam. No szkur, chwila. Po prostu chwilunka i bym ich tutaj z tego ubił. O, pięknie. Tak, ogarnę tutaj taki motyw. Teraz muszę zrobić tak. Już wiem, jak to zrobię. Okej. No, chodź, koledzy. O, jeszcze mogę nawet użyć tego, no, pięknie. Weźmy sobie jeszcze tutaj jedną miksturkę. Zużyjmy nasze wszystkie czary. O, tak, tak, fuck the system. A, dobra, doładujemy, nie bójcie się, doładujemy, no w końcu. Po co mamy te czary, no i się tutaj nie zużywają. A weźmy burzę gradową, bo jest w końcu jedna. Ile muszę mieć many do tego? 250, a ja mam 230, do tego też 250. No dobra, już wiem, co zrobię z moim wolnym expem. Dobra, to więc z panem ja się pożegnam takim motywem, że wam zrobię takie kuku. A zużyjmy tutaj tak, też to. Niech się nam, muszę powiedzieć, nie kisi to wszystko w ekwipunku. Niech zostanie użyte na tych tutaj królikach doświadczalnych. Tak. Pięknie. Dobra, swojego no robimy tutaj niezły. No. Jeszcze tutaj zrobię takie coś, że o, to, dobra.
Pięknie, chodźcie. I jeszcze trochę pozużywam, no bo w końcu mamy ich aż 7, tak? Już więc jakich tamtych raczej przymu nie wykończę. Dobra. I proszę bardzo. No i to będzie z głowy, to ciebie już podejdę. Zasłużyłeś na to. Będziesz miał taką łaskę, że do ciebie podejdę. Tak. Dobra. I tutaj zbieram od nich wszystko, rzecz jasna. Tak. I proszę bardzo, wszyscy przeszukani, wzbogaciłem się. I już wiem, co robię, ludziska. Zwiększam tutaj oto tym motywem manę, tak. No w końcu trzeba. Dobra. Tutaj żadnego myśliwego nie będę sobie już wybierać, no bo w końcu... A, tak kurde. Nie wiem, tego domuicznego łuk nie będę miał, a ten mi starczy. Tak. Dobra, więc lećmy do... Czekajcie, gdzie jest najbliższa świątynia? Nie no, pójdźmy... Raczej polećmy do Silden, tak? Tam jest najbliżej chram i będzie najszybciej się przeteleportować. A nie, w Okarze jest. Ale dobra, w Silden to w Silden. Okej. Okay. Dobra, Gothic, dawaj, szybko myśl. Przetepajmy się szybko. Okej, okay, poszło też szybko. Raczej teleportacja poszła szybko. No i dobra, zwiększmy manę do 250, jeśli się da. Mi się wydaje, że raczej się da do takiej liczby zwiększyć to. A zobaczmy też, za ile punktów możemy nauczyć się czegoś o kowalstwie. Nie pohandlować, tylko się nauczyć czegoś o kowalstwie. Jako strzyć oręż 10. Niestety, chyba się tego nie nauczymy. Tak. Chyba nie. Jeżeli będzie następny level, to tak. Dobra. Okej. Okay. Daj mi magiczną moc. Okej. Okay. No i pięknie, mamy 20 więcej. Czekajcie, nauczę może się czegoś... Czegoś, co nieco o górnictwie, byłby to dobry motyw. Albo i nie, albo wiecie co? Zostawmy te 5 punktów, bo może to będzie właśnie na tego myśliwego. Mi się wydaje, że właśnie 15 punktów musieliśmy mieć na myśliwego. Więc zostawmy tyle. No, zostawmy te 5 punktów. Przeteleportujmy się do Goty. Albo nie wiem, na co to wydam, cholera. Mógłbym w zasadzie mieć ten lepszy łuk, tylko skąd kasa na to? A, weźmiemy tutaj, zobaczymy, pohandlujemy. Też, że jest nad tym orkowym sprzętem. No dobra. No i bezi biegniemy. Już wykończmy tutaj tych ostatnich z ostatnich orków, tak? Ja chyba użyję czaru... Nie wiem, burza gradowa. Mi się wydaje, że byłby lepszy czar ognista burza. Z jakiego motywu? Przeciwnicy mogą się palić, a burza gradowa... Może będzie więcej damage'a, a nie wiem. Dobra. Idziemy, idziemy, bezi. Tutaj pozbijemy się ostatnich z ostatnich orków. Jak będzie za to PD, za rozwalenie tutaj tych orków, to fajnie. Jeżeli nie, trudno. Dobra. Dawaj. Bezi tutaj już ostatni z ostatnich zostali. Tak. Taka nędzna grupka, że szkoda gadać, to zużyje tutaj ten czar. Przywołanie burzy, tak. Będzie niezły Saigon. I pomoże mi to jakoś. Dobra. Więc zapiszmy. Tak. Okej, okay, 335. Save. Ładnie. Dobra. 17 coś. A to ci. Jak ten czas szybko mija. Tak, w Gothicu rzecz jasna. Nie, nie, nie w Gothicu. Dobra. I proszę bardzo, burza gradowa Cwele. A będą czary, będę robić co będę chciał, Cwele. No, pidol. Niech ten się zabije. O, ten ucieka. I to nieźle ucieka. Musimy go zabić, żeby nie uciekł za daleko. Kurwa, co się dzieje? Jeszcze nie utrzymam skilla za zabicie dowódcy. Kurwa, co się dzieje? Bugi, takie szkoda gadać, tak? Pięknie. Zabity. Nie no, to już przerasta mój komentarz, naprawdę. Tutaj się dzieją takie różne dziwne rzeczy, że szkoda gadać, tak?
pięknie. Widzieliście zabójstwo, więc walczycie ze mną, tak, godnie. Pięknie. Chyba nie zostaniemy za to żadnego, tutaj może być, no żadnego expa. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. No nie dostaliśmy żadnego expa, a szkoda. Ale zlikwidowaliśmy orków, to się liczy. Tak, albo tutaj jeszcze coś zostali, musimy poszukać. Tak, tych wise tutaj. Mi się wydaje, że nie zostali żadni. Ale tak na wszelki wypadek. Przeszukamy to obozowisko. Są jeszcze waleni, tak? Dobra, nie chcecie, żebym go zabił, zabiję go później. Jak chcecie, trochę dłużej pożyję, tak? Dobra, pięknie. Dobijmy teraz tutaj tych i może już będziemy mieć wykonanie zadania. O, Dragrod, widzę cię. Albo to jest gałąź, albo to jest Dragrod. Zaraz podejdziemy. Nie wiem, zostali jacyś czy nie. Nie wiem. To jest gałąź, bardzo podobna do Dragrota, bo beczka przycinała tutaj kawałek tej gałęzi koło kamienia i to wyglądało trochę jak Dragrod. Czyli chyba nie ma za... Nie wiem, pamiętam, że jak grałem w normalnym gotiku, zabiłem tutaj rozwojętych tutaj wszystkich orków i miałem za to expa. Pamiętam, tak było. Tutaj chyba w tym nie ma. Może jeżeli zostali jacyś orkowie, to ich znajdziemy zaraz, tak? Dobra, Kruż Warok, Kruż Agasz 1, jaki był Agasz 2, jestem ciekaw. Jak wygląda Agasz 2, jestem ciekawy. Tak. Ognisko, różne takie, takie tam pierdoły. Tak. A kurde. Czyli więc no raczej zabiłem ich i nie dostanę za to żadnego PDK-a. A to ci. Wbiłem niezłą grupkę, naprawdę. No. Wszyscy nie żyją, to więc udupiliśmy Torusa. Tak. I przyteleportujmy się do Faring. Dlaczego? Dlatego, żeby sprzedać te tutaj nasze, można powiedzieć, miecze, które zabraliśmy orkom. Gdzie jest Faring? Raczej teleport do Faring. Tu jest. No dobra. Więc lećmy do Faring, tak? No i zabierzmy się tutaj za koniec tej części i za handel też. No i w następnej 41. tepamy się do Trellis. No i idziemy po Ktorausza, który jest zamknięty, raczej przetrzymywany w świątyni, tak? Dobra. Tak i tak. No i tak mnie starczy, więc bieda jest dalej, tak? No, nieźle, naprawdę jest bieda. No, 45 tysięcy, a to nas wycackał, cwaniaczek. No dobra. No a trudno, kit z tym, nie będziemy sprzedawać pancerzy, tak? A czekajcie, jeszcze na wódę sprzedamy mój z głowy, nie będzie nam się jakiś dziwek w punku, niech sobie pochleje. Oj, 200 coś, pięknie. No i dobra, ja już będę, ludziska, kończyć tą oto 40. część Zagrajmy w Gothic 3 Zmierz Bogów edycja rozszerzona. Dzięki za oglądanie, nara.